Witam, witam w dniu dzisiejszym. Moi drodzy, rozpoczął się październik i właśnie nastał kolejny miesiąc. I właśnie, jaki jest ten październik? Co w tym miesiącu nas czeka? W tym miesiącu, październiku, wiadomo co. Jest jesień, będą wybory, trzeba zagłosować. Każdy z nas wie, czy zagłosuje, czy nie na daną partię. Oczywiście także w październiku Międzynarodowy Dzień Edukacji Narodowej. To jest to właśnie. Ale październik to taki dziwny miesiąc, bo raz zimno, raz ciepło, raz deszcz. Raz słońce, przeważnie więcej pada, a mniej słońca, a przeważnie więcej słońca, a mniej pada. Ale październik to naprawdę bardziej zimny miesiąc niż maj. Maj bywa zimny, bywa chłodny, no ale gdyby porównując październik do maja, a maj do października, no to jest kwestia 4 miesięcy, 5-4 miesięcy, tak. No, to wtedy to jest już wiosna, a tu jest jesień. To jest różnica. Moi drodzy, wiadomo, co w październiku. No, powinno w sumie we wrześniu. Ale na ogół jesienią. Kasztanki. Kasztanki są właśnie tym, że symbolizują jesień, bo kasztan wtedy daje nam te wspaniałe różnej wielkości takie to okazy. To jest właśnie kasztanowiec. I to mamy jesienią. I super. Taki jest październik. Moi drodzy, jak wspomniałem o wyborach, o głosowaniu, no to właśnie. Jest bardzo duża przewaga. Bardzo duża. Między koalicją obywatelską a PiS-em. W skrócie mówiąc, KO i PiS. To wasz wybór, moi drodzy, za kim wy jesteście. Ale trzeba mądrze pomyśleć i z głową zagłosować. Ja wam nie powiem, na kogo ja głosuję.
Kto mnie zna, ten wie. Kto mnie nie zna, to warto mnie poznać, polubić, zachęcić znajomych do oglądania odcinków moich na moim blogu, na YouTubie. Moi drodzy, dziękuję za tak liczną oglądalność i za subskrypcję. Ale ci, co jeszcze nie zasubskrybowali mojego kanału, to zachęcam, aby subskrybować mój kanał. Subskrypcje mile widziane na moim kanale o właśnie o nazwie mojego bloga. Miło będzie Was poznać, bo znajomości zawierać trzeba. Bo naprawdę ludzie powinni się szanować, a nie gnoić, wyzywać, obrażać, mordować nawzajem, tylko się szanować i naprawdę miejmy świadomość, że takie rzeczy, co się dzieją na świecie, nie powinny istnieć. Szanujmy się, moi drodzy. Szanujmy się. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam. Cześć. I pamiętajcie, nie tak, tylko tak. Musi być ok. Szanujmy się. Pozdrawiam. Hej.